Nowe oświetlenie pojawi się na bulwarze nadwiślańskim. Dotąd funkcjonowały tam energochłonne źródła energii elektrycznej. Teraz pilotażowo na terenie dużego parkingu przeprowadzona została ich wymiana na lampy LED. W tym roku rozpoczęliśmy remont oświetlenia na bulwarze nadwiślańskim. Na pierwszy ogień, że tak powiem, poszły lampy oświetleniowe na terenie parkingu na bulwarze. Wymienione zostały 34 lampy na energooszczędne LED-owe oświetlenie. Był to taki pilotaż. Okazało się, że te lampy doskonale zdają egzamin, są energooszczędne, również natężenie światła jest bardzo dobre. Dlatego pan prezydent postanowił, aby rozszerzyć tę wymianę na cały bulwar i w tym roku wymienionych zostanie łącznie około 150 lamp na terenie bulwaru nadwiślańskiego aż do poziomu przystani. Za te oświetlenia na terenie parkingu zapłaciliśmy około 14 tysięcy złotych. Kolejne wymiany kosztować nas będą około 50 tysięcy. Miasto szacuje, że dzięki zaoszczędzonej w ten sposób energii elektrycznej koszty inwestycji zwrócą się w ciągu 2 lat. Oświetlenie bulwaru funkcjonuje w tym samym czasie jak pozostałe lampy uliczne w mieście. W ciągu roku jedna lampa oświetlenia ulicznego świeci przez około 4 tysiące godzin.